Widząc zmiany, jakie Jarka zrobiła na to spotkanie, widzieliśmy, że podnieśli wzrost drużyny, mając na uwadze to, że my nie dysponujemy wieloma wysokimi zawodnikami. I to dla nas było jasne, że w takiej sytuacji będą starali się szukać swojej szansy przy stałych fragmentach gry. I mieliśmy z tym dosyć dużo problemów. Pierwsza bramka również, bo nie grał Warchola, który rzuca bardzo daleko, ale grał Damian z Bozień i on też to potrafi robić bardzo dobrze. No i ta bramka to taki zimny prysznic dla nas w tak ważnym meczu na własnym boisku. Strata bramki, różnie drużyna może zareagować. Ale fajnie, że w krótkim czasie odpowiedzieliśmy dwoma bramkami. Było bardziej spokojnie, większa wiara we własne siły, wynik 3-1 do przerwy. To już praktycznie wydawało się, że kontrolujemy spotkanie, chociaż Arka tam na początku drugiej połowy miała swoją szansę, żeby wejść znowu w mecz, nie zrobili tego. I później przy 4-1 już było wszystko pod kontrolą. Dziękuję. Dziękuję, prosimy o pytania. Też było dzisiaj szczególnie, jak on reagował na te bramki. Widać, że ten kamień z serca panu spadł chyba wyjątkowo dzisiaj. Znaczy, to był bardzo ważny mecz, tak samo jak mecz z Ruchem. Dla nas praktycznie nie ostatniej szansy, bo tam jest shift w tabeli ogromny, ale niesamowicie ważny. I z punktu widzenia sportowego, mam na myśli tabelę, jak również z punktu widzenia mentalnego. Wiedzieliśmy, że musimy zrobić wszystko, żeby jak najlepiej się zregenerować po spotkaniu derbowym. Lubię żyć z drużyną i w jakimś tam sensie grać razem z nimi. Jeśli zawodnicy są skoncentrowani, to też zwracają uwagę na to, co im przekazuję z boku, co mówię. I to jest też ważne. Cieszę się, że odkurzyliśmy, że tak powiem brzydko, Mario Engelsa, bo w sytuacji kadrowej, w jakiej jesteśmy, każdy zawodnik nam jest bardzo potrzebny i nigdy nie wiadomo, który z nich może drużynie pomóc. Ja wiem, że nie gra praktycznie w ogóle Zieliński czy Grajca, ale wiem, że w każdej chwili mogę na nich liczyć. Ale właśnie Mario Engels irytował chyba pana w pierwszej połowie, tak myślę, bo miał trochę niedokładnych, bezsensownych rzutów. Nie jest łatwo wchodzić w takiej sytuacji od razu do drużyny, bo mówiliśmy, że w jakiś sposób musimy sobie poradzić po stracie Sito Riery i wiedziałem, tak jak Arka wiedziała o nas, że nie mamy wysokiej drużyny. To my też wiedzieliśmy, że no szybkościowo mamy jednak mimo wszystko nad nimi przewagę i chcieliśmy wykorzystać szybkość Mario Engelsa. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę. Krzysztof 12.com. Panie trenerze, nie kusiło pana, żeby wpuścić Łyszczarza? My tak się zastanawialiśmy, czy to nie jest dobra okazja, żeby no, po raz kolejny dostał trochę minut. Kusiło mnie, owszem, kusiło mnie, ale zdecydowałem się. To jeszcze zapytam o Mariusza Pawełka, bo to jest stały temat. Ta pierwsza bramka to 80% jego, prawda? Aj, umówmy się tak, że nie słyszałem tego. Dobrze. Panie trenerze, teraz jeśli chodzi o mecz z Krakowem, no znalazł pan, myślę, optymalny na ten moment skład. Jest jeszcze trening dużo spokojniejszy, bo kilka będzie takich spotkań. Czy będzie pan szukał, mimo że się nie zmienia, ale jednak jakiś pod kątem Krakowi, bo dzisiaj drugą połowę Engels bardzo, bardzo przyzwoicie. Przy bramce zachował się jak profesor, bo widać, bo głowę podniósł, poszukał. No, myśmy tu skomentowali obecność skądinąd bardzo sympatycznego z Wolaka, no ale tu się strzela z pierwszej i się odblokowuje i wychodzi się z Krakowią i się strzela dalej. Na to pan pewnie dalej będzie liczył. Jak pan myśli, czy ta drużyna właśnie teraz może już wreszcie zagrać tak spokojnie i to niech Krakowia się martwi, czy powiedzmy pilnować tego, co już mamy? Nie, możemy zagrać spokojnie, bo sytuacja w tabeli na to nie pozwala. Jedynie
zwycięstwo z Krakowią gwarantuje nam 100% utrzymanie lub taki sam wynik jak Arka, tak? Jeśli nie będzie. Tak, bo mamy 3 punkty przewagi. Tak, tak, przy równym jesteśmy. Jeszcze ruch tam może wygrać. Tam kombinacji jest naprawdę dosyć dużo, bo sam się troszeczkę bardziej. Ale Arka już nie zależy tylko od siebie, Arka już musi Natomiast jeśli chodzi o skład i że coś tam poszukać, no nie, no rozmawialiśmy przed meczem, że obracamy się w kręgu iluś tam piłkarzy i nic wielkiego nie będziemy mogli wymyślić. Jeszcze raz chciałem zapytać Piotr Janowska z Polska. Panie trenerze, pan jako były napastnik, niech to oceni, jaką sytuację musi mieć Łukasz Zbyński, żeby w końcu znaleźć te wielobramki, bo to co on marnuje, to już naprawdę brakuje słów innych niż nie chodzi tyle o sytuację, co o decyzję w tych sytuacjach. Musiał od razu, żeby podjąć dobrą decyzję. No nie miał przyjmować moim zdaniem tej piłki, tylko wręcz oddalić się tak, żeby dopasować sobie krok do